Jesteśmy przy schronisku prowadzonym przez Fundację Toruńska Kocia Straż. Były sygnały od mieszkańców tutaj koło Polo Marketu, to jest na Gagarina. Jest interwencja policji. Przedtem to były szarpaniny, znaczy osobiście mnie pani zaatakowała, wyrywała telefon. Niech się pani uspokoi. Niech się pani... Chory na mózg. Proszę mi stąd wyjść. Dziękuję. Psy, zdaniem mieszkańców, nie są w ogóle wyprowadzane. Pani stała się bardzo agresywna, a w radiowozie nie mogła się uspokoić. Policjanci nie są w stanie wejść do środka, drzwi zostały zamknięte. Pani najwyraźniej sobie kpi z nich. Moja koleżanka pukała do środka i smród, jaki się stamtąd wydobywał, po prostu, no, że tak powiem, na wymioty się zbierało. To ogromne zaniedbanie. Ten pies, który tutaj też wychodził, wyglądał na takiego strasznie pocharatanego, znaczy takiego po prostu zaniedbanego. Było widać, że tam jest mnóstwo tych klapek i tego wszystkiego. I nawet tam koledzy zaczęli dzwonić na policję, na ekopatrol. Ja też. I dowiedziałam się tylko, że to jest fundacja i że wszystko jest okej, że był tu weterynarz, że wszystko jest super. A czy widziałyście gdzieś kiedyś, żeby były wyprowadzane te psy? Ja nie widziałam. Naprawdę nie widziałam, a mam z okna widok na to. Nigdy. Będziemy prowadzić czynności, będzie sporządzona dokumentacja. Ja tylko informuję, że nie stwierdzono nieprawidłowości, nie mamy podstaw tego, żeby wejść do środka. Panowie, jeżeli będzie wezwana jeszcze policja, to będą skierowane wnioski o karanie do sądu za bezpodstawne wezwanie policji. Poważnie? Na tym kończymy i bardzo dziękujemy. Państwo odstępują, tak? A, odstępujemy od tej interwencji, ponieważ nie stwierdzamy nieprawidłowości. No, na miejsce interwencji. To jak najbardziej. A dlaczego pani tego uniemożliwia? Dlaczego pani uniemożliwia? Dlaczego pani łamie prawo? I na pewno będę składał zażalenie na pracę policji. I chyba wykonam telefon do rzecznika policji, bo chciałbym ustalić tryb postępowania, ponieważ sprawa jest niezałatwiona. Te zwierzęta cały czas w tym pawilonie za naszymi plecami są, bez dostępu do świeżego powietrza, nie wychodzą, nie wypuszczane, bez dostępu do światła dziennego.